Tak, moi drodzy, to w dzisiejszym już drugim dniu zaglądamy po raz drugi do naszego serca. Wczoraj usiłowaliśmy wydobyć z niego rozmaite pragnienia, tęsknoty i okazało się, że jest ich bardzo wiele i że niektóre z tych tęsknot są bardzo święte, bo prowadzą nas prosto do nieba. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spróbowali wydobyć z naszego serca coś jeszcze. I to nie jest przyjemne, ale jest ważne i cenne. A mianowicie chodzi o cierpienia. Dlatego, że każdy z nas cierpi, doświadcza tych cierpień. Począwszy od cierpień ciała, które zawsze są. Ktoś jest chory, kogoś coś boli. I one zaczynają się gdzieś na zewnątrz, w naszych organach i tak dalej. Ale i tak prędzej czy później trafiają do serca, które też cierpi. Są cierpienia psychiczne, kiedy ktoś na przykład zmaga się z depresją, z nerwicą, z jakimiś silnymi emocjami, które nie potrafią, czy które go męczą tak, że nie potrafi spokojnie funkcjonować. I są wreszcie cierpienia duchowe, na przykład jakieś poczucie winy, takie choćby jak słyszeliśmy w pierwszym dzisiejszym czytaniu, kiedy Izraelici zorientowali się, że sporo narozrabiali i wtedy mówią do Boga w modlitwie: zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawo i zbuntowaliśmy się, nie byliśmy posłuszni, wstyd na naszych twarzach. Poza tym, wśród tych cierpień w naszym sercu znajdziemy rozmaite lęki, których jest dużo, albo jakieś kompleksy, które nie pozwalają nam funkcjonować, nieustanny stres. Czasami z tych cierpień rodzą się różne grzechy, dlatego że my często grzeszymy tak naprawdę dlatego, że grzech jest dla nas czasami zupełnie w sposób nieuświadomiony zagłuszaczem naszych cierpień. Ale równocześnie te cierpienia, od których byśmy chcieli najchętniej uciec, one są ważne dla naszego serca. Jak to zrozumieć? Trzeba by może zacząć od tego, do czego w ogóle służy cierpienie. Pewnie spotkaliśmy się nieraz z takim powiedzonkiem, że starość się Panu Bogu nie udała. I mówią to ludzie młodzi, którzy patrzą na uginających się pod ciężarem cierpień i przeżytych lat starców. Mówią tak też i starsi, którzy z roku na rok czują coraz bardziej postępujący upływ sił i rosnące dolegliwości bolącego ciała. Jak to się mówi, że w pewnym wieku, jak człowiek się rano budzi i go nic nie boli, to znaczy, że nie żyje. I rzeczywiście, czy jednak starość się Panu Bogu nie udała? Czy naprawdę Panu Bogu, który jest wszechmogący i wszechdoskonały, coś wymknęło się spod kontroli i dopuścił On, że w miarę upływu lat, w miarę kolejnych bolesnych doświadczeń, człowiek coraz bardziej musi pogrążać się w czymś bezsensownym. A może to jest tak, że Panu Bogu wszystko się udało, tylko my nie potrafimy cierpieć. Nie potrafimy odkryć głębokiego sensu, który jest ukryty w cierpieniu. Nasi przodkowie bali się cierpienia tak samo jak my, ale umieli cierpieć, rozumieli, że eliksir młodości nie istnieje. My często nie umiemy cierpieć, chcemy przed cierpieniem w nieskończoność uciekać i łudzimy się, że się to uda. Robimy całą masę skądinąd przyzwoitych i bardzo dobrych, a nieraz bardzo potrzebnych rzeczy, żeby przed cierpieniem uciec, żeby przedłużyć naszą młodość. Troszczymy się o sport, chodzimy do klubów fitness, biegamy, stosujemy kremy przeciwzmarszczkowe, nakładamy maseczki, łykamy niesłychane ilości leków, zażywamy rozmaitych suplementów, chodzimy na badania profilaktyczne, dbamy o dietę, jeździmy do sanatoriów, chodzimy do lekarzy i wierzymy w stale rosnące możliwości medycyny. Pewnie można by to wymieniać jeszcze bardzo długo. W reklamach widzimy zazwyczaj samych tryskających zdrowiem młodych ludzi, a jeśli pojawi się już ktoś starszy, to chyba zazwyczaj jest to jakiś bardzo zdrowy dziadek, dający wnuczkowi jakiegoś dobrego cukierka,
Albo całkiem sprawna babcia, której jedynym problemem jest ból w kolanie, na szczęście błyskawicznie przechodzący pod wpływem jakiegoś magicznego specyfiku farmaceutycznego. Ludzi cierpiących w mediach też raczej nie zobaczymy, chyba że właśnie w reklamach leków i to tylko po to, żeby pokazać, jak po zażyciu medykamentu dolegliwości w sposób niemal cudowny, bezpowrotny im mijają. Obłożnie chorych też na dłuższą metę w serialach nie ma, chyba że epizodycznie. Tak jakby zjawisko zwane chorobą w naszym życiu zupełnie nie istniało. Jakby nikt w naszych domach nie chorował. W przestrzeni publicznej cierpienie ukryliśmy gdzieś bardzo głęboko, w sterylnych salach szpitalnych czy w głuchych pokojach domów pomocy społecznej. Niektórzy chcieliby chorych nawet zupełnie usunąć z powierzchni ziemi, motywując ich zejście prawem do godnego życia. Zupełnie jakby cierpienie było czymś nieludzkim, czymś, co odbiera godność. Chorych wśród nas nie ma. Zniknęli, żeby nie przeszkadzać nam w i tak pełnym zmartwień życiu. Problem pojawia się jednak, kiedy to nas zaczyna ta sprawa dotyczyć. Kiedy to my zaczynamy cierpieć. I wtedy zadajemy sobie pytanie, po co? Żeby to dobrze zrozumieć, to musimy popatrzeć na krzyż. Kiedy chcemy wiedzieć, po co jest cierpienie, to tam jest odpowiedź. Wtedy się może okazać, że cierpienie tak naprawdę nie odbiera nam godności, bo człowiekowi wiary nikt i nic godności odebrać nie może. Cierpienie nie musi wcale być bezsensowne. Owszem, samo z siebie jest ono złe. I dlatego my mamy prawo i w pewnych momentach nawet obowiązek walczyć wszelkimi możliwymi środkami z naszym cierpieniem. Ale co zrobić, jeżeli cierpienia nie da się zwalczyć, nie da się go pokonać? To wtedy można nadać mu sens. To właśnie na krzyżu zrobił Pan Jezus. Zobaczcie, On był najbardziej niewinny na świecie. Nie zasłużył w żaden sposób na jakiekolwiek cierpienie. I dlatego Jego cierpienie, patrząc tak czysto po ludzku, było najbardziej bezsensownym cierpieniem na świecie. I chociaż nie było Mu łatwo, i chociaż wołał do Ojca, żeby oddalił od Niego ten kielich, to jednak nie buntował się, nie krzyczał i nie przeklinał. Zrobił coś innego, a mianowicie przyjął swoje cierpienie z godnością i nadał Mu sens. To znaczy to bezsensowne cierpienie ofiarował w intencji zbawienia nas wszystkich. W intencji nas, którzy byliśmy daleko od Boga. I w ten sposób coś, co było zupełnie bezsensowne, nabrało głębokiego sensu zbawczego. I dzięki temu my wszyscy możemy dzisiaj też patrzeć z jakąś taką głęboką ufnością w naszą przyszłość, tę wieczną przyszłość. I teraz, kiedy patrzymy na ten krzyż i uczymy się, jak my możemy cierpieć, to warto zdać sobie sprawę, że są takie trzy możliwości, czy trzy możliwe sposoby cierpienia. Pierwszy to jest taki, że uciekamy za wszelką cenę przed cierpieniem. Ale nie da się tak. I wtedy efektem jest przeklinanie, narzekanie, uprzykrzanie życia sobie i wszystkim naokoło. To jest pierwszy możliwy sposób. I może czasami tak się zdarza, że z jakiegoś powodu w środku cierpimy, a inni cierpią przez nasze cierpienie. Drugi możliwy sposób to jest takie cierpienie z godnością. Że człowiek tak czysto po ludzku przeżywa swoje cierpienie, godząc się, no, że tak po prostu w jego życiu widocznie musi być. I często ci ludzie, którzy cierpią z godnością, są przepięknym dla nas wzorem. My patrzymy na nich i nie możemy wyjść z podziwu, że oni robią to z jakimś takim niezwykłym spokojem. Pamiętam, kiedyś byłem w szpitalu u może znanego niektórym zmarłego jakiś czas temu świętej pamięci ojca Karola Meissnera. To taki benedyktyn bardzo znany. No, strasznie cierpiał. Ale było widać, że w momencie, kiedy przychodzi taki atak bólu, on tylko mocniej chwytał się tam za poręcz.
Patrzyłem na niego i mówię, jaki to jest szlachetny człowiek, bo cierpienie uszlachetnia. Mówi się, że w bankach szwajcarskich w sejfach znajduje się przede wszystkim złoto. Ktoś gdzieś wyczytałem, mówi, że wartość tego złota szacuje się na ponad 540 miliardów dolarów, czyli coś nie do wyobrażenia. A Biblia mówi, że złoto prawdziwe musi być wypróbowane w ogniu. To, co szlachetne, jest oddzielone i to, co nieczyste, wypalone. I możemy sobie postawić pytanie, ile złota jest w sejfach naszych serc. Czasami dowiadujemy się tego dopiero wtedy, kiedy przychodzi właśnie ogień cierpienia. On pokazuje nam, jakie wielkie pokłady dobra są w człowieku. Właśnie to cierpienie, które wypala człowieka i uszlachetnia. Ale w tym drugim sposobie, takim przyjęciu cierpienia z godnością, jest jeszcze jedna taka trudna rzecz. Mianowicie to cierpienie nadal jest bez sensu. Ono nie ma żadnego sensu. Ono jest złem, które niszczy człowieka. Chociaż człowiek przyjmuje to z godnością. Ale na szczęście jest jeszcze trzeci sposób przeżywania cierpienia, właśnie taki jak Pan Jezus. Najpiękniejszy, to znaczy złączenie z cierpiącym Zbawicielem. Kiedy cierpimy, jesteśmy zaproszeni, żeby zjednoczyć się z Nim. I wtedy z tego naszego cierpienia nic się nie marnuje. Nasze cierpienia stają się święte. Właśnie z krzyża płynie takie zaproszenie, żebyśmy, kiedy doświadczamy cierpienia, nadawali mu zbawczy sens. Bo na świecie jest wielu ludzi, którzy są daleko od Boga. Może czasami to jest ktoś bardzo bliski i my się martwimy, bo mówimy, jego zbawienie jest zagrożone. A nie chodzi przecież tu o jakieś przelotne niebezpieczeństwo, tylko o realne zagrożenie wieczności, którego nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Ale właśnie nasze cierpienia, kiedy je ofiarujemy Bogu w intencji tych ludzi, to one stają się czymś potężnym. Nawiasem mówiąc, my przecież też jesteśmy wielkimi grzesznikami i to nasze cierpienie nas też oczyszcza. To jest bardzo skuteczne działanie duchowe. Ofiarowywać swoje cierpienie Bogu za zbawienie swoje i innych, łącząc się z krzyżem Pana. Owocność tego cierpienia zazwyczaj do naszej śmierci będzie ukryta. Czasami możemy już zobaczyć jakiś owoc, ale zazwyczaj zobaczymy to tam. I słuchajcie, to jest piękne, że jeżeli ktoś z nas może już tak robi, może zdarzyło się już komuś ofiarować swoje cierpienie właśnie o zbawienie, nawet może się zdarzyć, że nie wiemy czyje, ale Pan Bóg wie, to może tak jest, że kiedy my tu dzisiaj siedzimy sobie w kościele, to ktoś już jest w niebie właśnie z tego powodu, że ofiarowaliśmy za Niego nasze cierpienie. I On w tym niebie już teraz myśli, jak nam będzie dziękował, kiedy my tam przyjdziemy, kiedy Go spotkamy. To jest ważna rzecz. I temu też służy sakrament namaszczenia chorych. My czasami nie rozumiemy tego sakramentu. To nie jest obrzęd, który ma nam poprawić nastrój, jakiś magiczny ryt, który ma nam, nie wiem, tajemniczym fluidem wpłynąć do naszego ciała i nas uzdrowić. Chociaż przy tym sakramencie mamy prawo prosić o uzdrowienie i znam osoby, które po namaszczeniu chorych realnie doświadczyły nagłego uzdrowienia. Ale sens tego sakramentu główny jest inny, żeby zjednoczyć nasze cierpienia z Jego cierpieniem, z cierpieniem Jezusa. Czyli kiedy ja wyciągam ręce, prosząc o namaszczenie, kiedy podaję moją głowę, żeby na czole też ten olej się znalazł, to wtedy dzieje się coś mistycznego. To znaczy, że to moje cierpiące ciało jednoczy się z Jego cierpiącym ciałem. I te moje cierpienia są porwane do nieba, żeby tam otworzyły to niebo komuś. Nawet kiedy nie wiem komu. Dlatego trzeba tego sakramentu pilnować i warto z niego korzystać. Zwłaszcza jak ktoś choruje, czy jakoś przewlekle, czy poważnie, albo idzie na operację. Warto nawet tak podejść do zakrystii, do księdza i powiedzieć, poproszę ten sakrament. A już zwłaszcza, kiedy kogoś mamy w domu, kto leży, może już długo, albo komu się pogorszyło, albo kto przygotowuje się do odejścia z tego świata. Ten sakrament jest niezwykle piękny.
zwłaszcza w tych momentach, kiedy my już nie wiemy, jak pomóc medycznie, możemy pomóc duchowo, bo możemy zawsze naszych chorych i możemy sami się w chorobie podłączać do Jezusa, kiedy już nie możemy podłączyć się do żadnej kruplówki. Kiedyś odwiedzałem z sakramentami też taką starszą panią chorą, która przy swoim stoliku nocnym ma taki krzyżyk malutki. I ta pani jest niewidoma, ona nigdy tego krzyża nie widzi. A może inaczej, ona widzi ten krzyż, ale rękoma. Nie widzi oczami. I tak sobie myślę, że kiedy ona choruje i cierpi, to bierze czasami ten krzyż do ręki i mocno musi go trzymać. Bo kto cierpi, to w tych swoich ciemnościach cierpienia jest bardzo bliski Jezusowi cierpiącemu i ma prawo do szczególnej intymności z ukrzyżowanym. Sam kiedyś tego bardzo tak intensywnie doświadczyłem, kiedy miałem taką sytuację jakiś czas temu, że przez 3 dni strasznie cierpiałem i nikt nie mógł mi w żaden sposób ulżyć. I chociaż zrobiłbym wszystko, żeby to się wreszcie skończyło, to kiedy się gorąco modliłem, to wtedy czułem Jego wielką bliskość. I może to jest dobre, żeby tak już dzisiaj w czasie tych rekolekcji powiedzieć: Panie Jezu, jak przyjdzie taka chwila, to daj mi tę łaskę, żebym czuł Twoją bliskość. Może czasami warto sobie przygotować właśnie taki mały krzyżyk albo większy na wypadek smutnych chwil albo na wypadek cierpienia czy choroby, aby mocno go chwytać, kurczowo go obejmując tego, który na krzyżu stał się zupełnie bezsilny i właśnie w ten sposób okazał się najsilniejszy, pokonał moc bólu i śmierci i tę samą moc daje każdemu, kto się go trzyma. Taki bardzo piękny przykład cierpienia ofiarowanego, którym chciałem się z wami dzisiaj podzielić, to jest taki nastolatek, o którym nie wiem, czy kiedyś słyszeliście, zwłaszcza w ostatnim czasie, jak ktoś zagląda do jakichś mediów katolickich, zwłaszcza w internecie, to mógł się napotkać. Mianowicie taki chłopak 15-letni Carlo Acutis, który w 2006 roku zmarł na białaczkę w Mediolanie. To był człowiek, to chłopak bardzo inteligentny, znał się bardzo na informatyce, jak na swój wiek był takim, możemy powiedzieć, ekspertem, który bardzo szybko wchodził w wirtualny świat i mimo, że chodził do gimnazjum, to pobierał nauk już od profesorów z Politechniki Mediolańskiej. Poza tym uwielbiał muzykę, grał na saksofonie. Był też wolontariuszem Caritas, dzielił czas na szkołę, muzykę, na pomoc w stołówce oraz na pracę z dziećmi w świetlicy. W wieku 7 lat przystąpił po raz pierwszy do wczesnej komunii świętej i od tego czasu starał się codziennie być na mszy świętej, co tydzień się spowiadał i każdego dnia gorąco się modlił. Jego mama w zeszłym roku, w maju, wypowiedziała takie słowa: Jezus był w centrum jego dni. Carlo naprawdę miał Jezusa w swoim sercu. Ten młody chłopak jest autorem takiego powiedzenia, które mi się bardzo podoba. Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie. Ciekawe. No i nagle dowiedział się o białaczce, która bardzo szybko zaczęła postępować i właściwie zupełnie przekreśliła wszystkie jego plany. Możemy powiedzieć, że po ludzku to było bez sensu, zupełnie. Przecież mógł zrobić tyle dobra, mógł stać się jakimś mistrzem informatycznym, mógł zostać wielkim społecznikiem, założyć rodzinę. Może mógłby zostać na przykład jakimś wielkim księdzem. I nic z tego. I co zrobił ten młody chłopak, Carlo, ze swoim cierpieniem? Właśnie to samo, co Jezus na krzyżu. Nadał mu sens. Tuż jakoś krótko przed śmiercią wyznał swoim bliskim, że wszystkie swoje cierpienia ofiarowuje Panu Bogu za Ojca Świętego i za Kościół. Niespełna 3 tygodnie temu, 21 lutego, papież Franciszek zatwierdził cud za jego wstawiennictwem i wkrótce, w najbliższych miesiącach, odbędzie się jego beatyfikacja. Będzie błogosławionym, niektórzy mówią, że pewnie zostanie pierwszym patronem internetu. Możemy powiedzieć, że właśnie w jego życiu to bezsensowne cierpienie stało się cierpieniem świętym i doprowadziło go do nieba. Może warto zapoznać się z tą postacią. W internecie jest dużo na ten temat. Carlo Acutis z Mediolanu.
Nasze cierpienia mogą właśnie być podobne. Może warto właśnie tak sobie o swoich cierpieniach, nawet jak to są malutkie, pomyśleć i je ofiarować. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć o tych cierpieniach. Takich cierpieniach, których nie widać na zewnątrz, bo jak ktoś chory jest cieleśnie, to widać. Ale są takie cierpienia, których doświadczamy wszyscy bez wyjątku, a mianowicie lęki. Zobaczcie, jak tu siedzimy, co nas łączy. Łączy, że jesteśmy ludźmi, łączy, że jesteśmy pobożni, bo przychodzimy na rekolekcje, łączy to, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy katolikami, że zmagamy się o nasze życie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która łączy nas wszystkich bez wyjątku, jak tu jesteśmy, a mianowicie, że wszyscy się czegoś boimy. Nawet jak ktoś czasami mówi, że on się niczego nie boi, to zazwyczaj jest to po prostu tak, że się boi przyznać, że się boi. Każdy jakieś lęki w środku gdzieś tam ma i one się odzywają czasami w najbardziej zaskakujących chwilach. Często pokrywamy nasze lęki maskami, no bo wiadomo, że trzeba mieć uśmiech na twarzy, żeby się nikt nie domyślił, trzeba być, jak to się dzisiaj mówi, nice wobec wszystkich i koniecznie trzeba być w porządku, nawet gdy wewnątrz dzieją się dramaty. I może czasami warto sobie uświadomić, zwłaszcza wtedy, kiedy wchodzimy w konflikt z kimś, albo się wkurzymy na niego, albo go nie rozumiemy, że ten drugi też cierpi, że ten drugi też ma jakieś lęki i że to wszystko w nim tam gdzieś w środku pracuje i może dlatego on jest taki opryskliwy, tak krzyczy, tak trąbi, tak hamuje. Może dlatego zrobił się taki chamski i gburowaty, bo się czegoś boi. Ile cierpień i lęków kryje się pod uśmiechem. Ile łez płynie z oczu, kiedy nikt nie patrzy. Nie muszę każdego umieć od razu powyzywać, przekreślić albo przynajmniej ocenić, czy wyrobić sobie na jego temat zdania, ponieważ nie potrafię tego zrobić, bo nie wiem, co jest w środku. Ale wystarczy, że będę go kochać. Po prostu takim, jakim jest. Nawet jak nie da się z nim wytrzymać, nawet jak nie da się go lubić, bo nie wiem, co się dzieje w środku. Te lęki, one nas czasami paraliżują, odbierają pokój serca, zabierają szczęście i nie pozwalają nam tak spokojnie funkcjonować w niektórych momentach. I to też, moi drodzy, jest jakieś ważne cierpienie, które każdy w swoim sercu może znaleźć. Ale to cierpienie też może stać się święte, to znaczy może stać się wyzwaniem, żeby zaktualizować swoją wiarę. Bo z lękami naszego serca można zmagać się na drodze wiary. Oczywiście nie będziemy tu poruszać kwestii psychologicznych, bo czasami jest to też potrzebne, żeby pójść do kogoś, kto się na tym zna i poprosić o pomoc. Ale z lękami można radzić sobie też przez wiarę. Lęk to nie jestem ja. Lęk to jest coś, co przychodzi i odchodzi, a ja jestem. Czasami mówimy sobie, ja nie dam rady. Dasz radę, jak cię nie będzie paraliżował lęk. Mówimy, to mnie przerasta. Ciebie to nie przerasta. To przerasta twój lęk. I w tym kontekście bardzo mi się podoba i tak przypomina często, kiedy myślę o lękach, taka historia, którą mamy w Piśmie Świętym, człowieka o imieniu Jair. Może pamiętacie, Jair był przełożonym synagogi i kiedyś przybiegł do Jezusa otoczonego tłumem, ponieważ umierała mu córka. No i Pan Jezus tam dłużej trochę zabawił i za chwilę przybiegają jego domownicy, mówią, daj spokój, zmarła. I wtedy Jezus mówi do niego niezwykle takie intrygujące zdanie. Mówi, nie bój się, tylko wierz. I ja tak zadawałem sobie właśnie takie pytanie. Co to znaczy? Co to znaczy, nie bój się, tylko wierz? Bo przecież kiedy boję się, to czuję się sam wobec tych moich problemów. I tak mi się wydaje, że ja jestem wobec tych problemów za mały, te problemy są za duże. Albo tak szacuję, kto jest większy, ja czy mój problem? Dam radę, nie dam rady. A Jezus proponuje Jairowi pewną rzecz, którą możemy nazwać przekierowaniem wzroku. To jest trochę tak, jakby Jezus powiedział do Jaira, Jairze, teraz skup się, przestań patrzeć na twój problem, a patrz na mnie.
Nie patrz na śmierć Twojego dziecka, bo umierasz ze strachu, ale patrz na mnie. Trochę tak jak samochodem. Patrz do przodu, nie rozglądaj się na boki, bo inaczej zjedziesz. Z wiarą i z lękami właśnie jest troszeczkę tak jak z ciemnym pokojem. Zobaczcie, kiedy chcemy wejść do pokoju, w którym jest ciemność, to my nie musimy umieć usunąć naszej ciemności, a potem włączyć światło. Nie musimy wziąć jakiegoś wiadra i całą ciemność z pokoju wyciągnąć. Nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Wystarczy, że zrobimy jedną rzecz. Włączymy światło. I nic więcej. To światło rozprasza ciemności. I podobnie jest trochę z naszymi lękami. Nie bój się, tylko wierz. To nie znaczy, że my musimy umieć, nie wiem, zrobić coś, żeby się nie bać. Tylko jesteśmy zaproszeni, żeby włączyć wiarę. I ona pomalutku będzie rozpraszać lęki. Tak jak ksiądz proboszcz wczoraj mówił, kiedy śpiewaliśmy suplikację, powiedział takie bardzo piękne zdanie. Im więcej Boga, tym mniej lęku. Im więcej Boga, tym mniej lęku. Gdzieś kiedyś wyczytałem takie piękne zdanie. Nie mów swojemu Bogu, jakie ty masz wielkie problemy, tylko mów swoim problemom, jakiego ty masz wielkiego Boga. To tyle, moi drodzy, bo to, co by już nie przeciągać, bo tu już się noc zaraz zrobi. Dzisiaj chciałbym wam życzyć, kiedy mówimy o tych cierpieniach i tych takich zewnętrznych i tych wewnętrznych, żebyśmy dzisiaj zapragnęli z tymi naszymi cierpieniami być bardzo blisko Jezusa i wpatrywać się mocno w Niego, zwłaszcza wtedy, kiedy jest nam trudno i kiedy będzie nam trudno, bo jeszcze nie jeden dzień taki będzie. To tyle, zapraszam na jutro. Jutro już będzie trochę optymistyczniej, bo będzie o radościach. Dzisiaj trochę utknąłem w korkach, nie zdążyłem za wcześnie przyjść do konfesjonału. Jutro będę gdzieś tak już z 15 po 5, jakby ktoś chciał, jestem do dyspozycji.